Witam na kanale Krychu Gotuje. Dziś pomysł na danie obiadowe Steak Americano. Składniki do przygotowania burgerów: 400 g karkówki wołowej, 100 g szpondera wołowego, pieprz i sól, rozmaryn i tymianek oraz masło i olej. Dzień wcześniej przygotowuję mięso oraz surówkę z białej kapusty. Przepis w dalszej części filmu. Z doprawionego mięsa formuję kotlety. Z pół kilograma wyszły 4 sztuki, ale może spokojnie przygotować 2. Burgery smażę na patelni grillowej, którą smaruję olejem roślinnym. Gdy olej zaczyna dymić, kładę burgery. Smażę po 2 minuty z każdej strony. Dodaję czosnek, masło i gałązki rozmarynu. Szybki przepis na pikantny sos jogurtowy do burgerów. 1 łyżka pasty Hari za 100 ml jogurtu naturalnego. Wystarczy wszystko wymieszać i gotowe. Dla leniuchów można dać ketchup. Po obsmażeniu burgerów z każdej strony dodaję masło oraz wcześniej ugotowane w mundurkach przekrojone na pół ziemniaki. Obsmażam je delikatnie. Ziemniaki w mundurkach, lekko zarumienione, idealnie pasują do tego dania. Tak jak surówka z białej kapusty. Przepis: pół główki białej kapusty, 4 marchewki, 2 kwaśne jabłka, sól i pieprz oraz majonez pietruszkowy własnej produkcji. Przepis na majonez pietruszkowy możesz zobaczyć na moim kanale, link powyżej. Surówkę przygotowuję dzień wcześniej. Białą kapustę szatkuję, dodaję 1 łyżeczkę soli, mieszam, zostawiam na 1 godzinę. Dodaję przygotowany majonez oraz tartą marchew i jabłka. Doprawiam do smaku pieprzem i solą. Dziękuję za obejrzenie filmu i liczne lajki. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale oraz do odwiedzenia strony krychu-gotuje.pl.